Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą zmiany gospodarcze i społeczne w Europie od końca XV wieku przez cały w zasadzie wiek XVI. Zacznijmy sobie, może trochę nawiążemy do ostatnich wypraw, o których sobie mówiliśmy. Mówiliśmy wtedy, że napłynęło, szczególnie tutaj z Ameryki Południowej, dużo kruszców do Europy za pośrednictwem Hiszpanii. Szczególnie tutaj złoto napłynęło i złoto spowodowało spadek wartości pieniądza, który był często z niego bity lub z jego jakichś stopów, co oczywiście spowodowało inflację, czyli spadek wartości pieniądza. To był taki pierwszy raz zaobserwowano inflację na tak dużą skalę wtedy w Europie. W takim razie mieliśmy problem, gdyż mieliśmy te same czynsze, na przykład dla chłopów, a pieniądz był mniej wart. W takim razie właściciele ziemscy zaczęli szukać dochodów gdzie indziej. I w tym przypadku mówimy też o dualizmie gospodarczym. Tutaj zaznaczymy sobie w rękę słowo dualizm, gdyż inaczej ta sprawa rozwiązała się na zachód od Łaby, a inaczej się rozwiązała na wschód od Łaby. Na zachodzie mieliśmy inny sposób rozwiązywania tego problemu. Przede wszystkim funkcjonowały chłopskie gospodarstwa, chłopi mieli je na własność, ale w ramach umowy mieli odprowadzać jakąś oczywiście część dochodów. Po pierwsze zmniejszono pańszczyznę, zamiast jej zwiększono, czyli już chłop nie musiał wykonywać tyle pracy na rzecz pana w jego gospodarstwie, ale także zaczęto zawierać krótkoterminowe umowy. Dlaczego? Dlatego, gdyż nie wiadomo, jaka będzie dana wartość pieniądza, dlatego dostosowywano wartość pieniądza do zawartej umowy, żeby otrzymywać mniej więcej w miarę te same wyważone zyski. Często też zamiast pieniądza zaczęto wyrażać chęć na uzyskiwanie plonów w ramach zapłaty. Było to tak nazywane połownictwem dla ciekawych i to polegało na oddawaniu od 1/3 do nawet 3/4 zbiorów swoich plonów. W takim razie tutaj bardzo zależało właścicielom, a także samym chłopom na rozwoju ich gospodarstwa, żeby plony były coraz większe, co oczywiście wiązało się z inwestycjami, no i rozwiązaniami jakimiś nowymi technicznymi, zakupem nowych sprzętów i jednym słowem po prostu rozwojem, czyli jakoś sobie ten problem lepiej sobie z nim poradzono niż to było na wschodzie. Na wschodzie miała sytuacja wręcz przeciwna. Mieliśmy głównie szlacheckie folwarki, więc odbierano chłopom jak najwięcej ziemi, już tak małej ilości ziemi, którą oni mieli. Zwiększono pańszczyznę, czyli chłopi teraz musieli więcej robić na rzecz pana w ciągu roku, co się wiązało z tym, że tak naprawdę jak robili dla kogoś, no to im nie zależało za bardzo na tej robocie, więc robota była byle jaka. Ale co za tym idzie, im więcej roboty trzeba było robić dla pana, tym mniej czasu na własne gospodarstwo, które już tak było, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, znacznie pomniejszone przez właśnie to odbieranie ziemi. Brak właśnie tego czasu na własne gospodarstwo powodował brak wymiany często między miastami a wsi, tej właśnie prywatnej wymiany, więc właściciel tutaj czerpał może dochody, ale cała gospodarka zaczynała schodzić do stagnacji, gdyż był brak właśnie wymiany handlowej. No i w zasadzie to jest tyle, jeśli chodzi o właśnie te tutaj najważniejsze zmiany gospodarcze w tym okresie. Jednak tak jak sobie mówiliśmy, miały także wtedy miejsce zmiany technologiczne, ale także techniczne, można powiedzieć, jeśli chodzi o sam zasiew plonów. Na przykład wprowadzono tutaj zamiast wspomnianej trójpolówki, wcześniej w jednym z filmików, wprowadzono płodozmian, który tutaj miał początek w Holandii, płodozmian. Technika spotykana po dziś dzień polegała na obsiewaniu pola różnymi rodzajami, tam zaplanowywano na parę lat, co będzie sadzone, no i powodowało to, że ziemia się nie wypławiała, a jednocześnie odpowiednie rośliny pozwalały nadal ją użyźniać, czyli była w ciągłym użytku, a jednocześnie nie była później jałowa i cały czas była, można powiedzieć, produktywna.
W Holandii także, czy też w Niderlandach, zaczęto krzyżować rasy. Na przykład zauważono, że krzyżowanie od pewnych tutaj rodzajów krów spowoduje, że pewne krowy będą dawać więcej mleka, inne będą bardziej umięśnione, będą dawać więcej mięsa. Więc mieliśmy krzyżowanie ras, może sobie zapiszemy to, krzyżowanie ras. Krzyżowanie ras. No i tutaj właśnie na przykład krowy mleczne, krowy holenderskie. Także taką ważną dość zmianą, o której się często mówi, był proces grodzeń, który miał miejsce w Anglii. Możemy sobie tutaj zapisać proces grodzeń. Proces grodzeń jest to dość ciekawa sprawa, dlatego, bo jak pewnie z większość z Was kojarzy cały wygląd Anglii, no to jest ona dość no, mało lesista. Znaczy są tam lasy, no ale zazwyczaj jest pusto po horyzont, gdyż dużo lasów wycięto po prostu na produkcję statków, gdyż Wielka Brytania no, od pewnego czasu później była zawsze królem na morzach. No ale tych lasów było mało, było dużo terenów rolnych, no ale w pewnym momencie zauważono, że nie potrzeba tyle jedzenia, a bardziej by się przydała na przykład wełna na dalekie wyprawy morskie, kiedy po prostu trzeba było zapewnić marynarzom, żeby było im ciepło. Dlatego tutaj dzierżawcy, znaczy panowie zazwyczaj wysiedlali po prostu chłopów z ich ziemi. No i te duże pola, które wcześniej były przeznaczone pod uprawę, były zamieniane na mniejsze. Możemy sobie narysować coś. Załóżmy, że to jest duże pole, no i miała to jakaś rodzina chłopska. No i przychodził właściciel, no i mówił won. I sobie dzielił to pole w ten sposób. I tutaj miał jakieś zagrody dla owiec. No i te owce oczywiście dawały mu wełnę i duży dochód. No ale w ten sposób bardzo dużo chłopów przeniosło się do miast, gdzie starali się zasiedlić klasę robotniczą, no ale niestety tam nie było dużo jeszcze wtedy pracy w mieście, co sprawiało, że oni byli gotowi podjąć każdą robotę, nawet za najniższe płace, lub nie mieli jej wcale. Czyli mieliśmy wzrost bezrobocia, ale także wzrost, nazwijmy to, wyzysku pracowników, gdyż oni wykonywali robotę za psie pieniądze. W takim razie właściciel się strasznie bogacił, no a ci ludzie, robotnicy nadal byli biedni. Czyli mieliśmy już takie pierwsze wizje tutaj takiego właśnie bogatego, już można powiedzieć, kapitalisty, no i tych biednych robotników. Co warto wspomnieć jeszcze taką ważną zmianą, jaka miała miejsce, to szczególnie w XVI wieku głód powoli był eliminowany. Czyli już teraz nie tylko państwo było samo wystarczalne dla siebie, ale zaczęło nawet eksportować różne rzeczy na zewnątrz, co się też wiązało z tym, że rezygnowano z innych rzeczy. Czyli teraz państwa zaczęły się w niektórych rzeczach, można powiedzieć, specjalizować. Czyli na przykład będziemy mniej uprawiać roli w Anglii, no ale za to będziemy sprzedawać więcej wełny. No i w ten sposób się właśnie zaczęły zmieniać gospodarki poszczególnych państw, czyli na przykład później Holandia musiała importować żywność, ale sprzedawała coś innego na zewnątrz, na przykład wyroby rzemieślnicze i tak dalej. Czyli państwa zaczęły się tak specjalizować, ale mieliśmy też większy dopływ tego jedzenia, było więcej tego jedzenia na świecie. Nie wystarczało tylko, żeby zasilić podstawowe potrzeby mieszkańców, ale po prostu był go nadmiar. Więcej jedzenia spowodowało, że ludzie byli też bardziej odporni na choroby i ogólnie było mniej epidemii w tym okresie. Możemy to sobie zapisać. Więcej jedzenia spowodowało także mniej chorób. A że tak mniej więcej, to mniej chorób, wiadomo, też trochę niezależnie od tego. Mniej chorób. A to spowodowało większy przyrost naturalny, no bo mniej ludzi ginęło. Może tak sobie zaznaczymy, że na plusie. Przyrost naturalny. No.
I teraz kontynuując, mówiliśmy już sobie o tym odmiennym rozwoju gospodarczym, czyli braku samowystarczalności państw, ale pojawiło się jeszcze zjawisko chałupnictwa. Zapiszemy sobie oczywiście chałupnictwo. Zwane także, i tutaj myślę, że często można się spotkać z tym określeniem, systemem nakładczym. I to sobie możemy rozpisać też w postaci schematu. Jak widzicie, dzisiaj jest dużo tych schematów. Więc mamy na początku kupca. No i ten kupiec dostarcza towary komu? No, biednym rzemieślnikom, których normalnie na taką samodzielną działalność by nie było stać. Zwany kupca daje towary biednym rzemieślnikom. W zamian co robi rzemieślnik? No za te towary, a w zasadzie to surowce, produkuje swoje towary. Dostaje za to jakąś kasę. Kupiec kupuje je tanio. Możemy sobie zapisać tutaj tanio. No i co robi kupiec z tymi towarami dalej? Zakupuje je tanio. No i sprzedaje drożej. To już może nic nie będziemy sobie zapisywać. No i on bierze te towary i sprzedaje drożej, na czym oczywiście zarabia, zbija fortunę. No i teraz biedny rzemieślnik ma robotę, jakąś tam gorszą, ale ma. Daje mu towary, no i kupiec sobie ładnie to sprzedaje. Co jest ważne też, później, oprócz płacy nakładczej pojawiły się też, ale to dopiero w XVII wieku, a rozkwit przypadł trochę później, pojawiły się manufaktury. XVII wiek. Manufaktury. Pewnie wiecie, co to jest, no ale moja robota jest taka, że mam wam to wyjaśnić. Więc dlatego sobie o tym powiemy. Manufaktury był to w zasadzie taki podział pracy. Mieliśmy teraz wszystkie osoby pod jednym dachem, a to możemy sobie też narysować. Mieliśmy sobie jeden dach. Tak sobie mówimy oczywiście w przenośni. No i tutaj mamy. Jedni panowie na przykład mogą robić trzonek od miecza. Oni będą robić ten tam trzonek. A drodzy panowie będą robić samo ostrze. No, załóżmy, że to się tak, no, oczywiście to tak nie jest, ale no nie robią sobie to ostrze. No i później się to montuje i mamy cały miecz. No i go sobie sprzedajemy. No i o co tu chodzi? O to chodzi, że po prostu pracę można było teraz wykonywać bardziej masowo. No bo jedna osoba zajmowała się, znaczy jedna albo grupa osób zajmowała się jedną czynnością, więc oni robią tylko to i taka mamy taką robótkę, że tutaj bank uderzał na przykład tylko młotkiem w jedno miejsce, a kolega obok już zamiast uderzać młotkiem, dokłada młotkiem, znaczy nie dokłada młotkiem, tylko tam uderza czymś innym. No to oczywiście jest taka przenośna, ale ci robią na przykład jeden element, ci drugi, ci trzeci i później ci czwarci jacyś go montują, czyli na przykład o tutaj będziemy mieli jakiegoś tam trzeciego ludka, który będzie montował ten miecz. Jednym słowem mamy podział pracy. No i przez to mamy szybszą produkcję, czyli taką bardziej manufakturową, tak? Szybszą, często też tańszą, jest bardziej masowa, no i też można wykorzystywać różne osoby, które mniej się znają na danej rzeczy, bo już nie potrzebujemy mistrza, który umie zrobić wszystko, tylko wystarczy, żeby umiał wykonać jedną jakąś tam konkretną rzecz. No mieliśmy tutaj jednym słowem lepszą organizację na warsztaty rzemieślnicze, te takie prywatne, jakichś mistrzów, no to na tym oczywiście cierpiały. To była duża dla nich konkurencja. Ale też tak jak już sobie użyłem tego słowa dzisiaj na tej lekcji, powiedzieliśmy sobie słowo kapitalizm. Czyli oczywiście co to jest kapitalizm, każdy wie. Jest to po prostu gospodarka rynkowa, najlepiej wolnorynkowa, żeby była. Kapitalizm po prostu każdy się bogaci na swój koszt i tutaj są głównie umowy między ludźmi bez jakiejś ingerencji państwa i każdy ma jakiś kapitał, który może oczywiście przeznaczać na różne środki, na swoją działalność gospodarczą.
No i zauważono tutaj szczególnie takim dobrym biznesem był handel morski, po prostu taki, no, ten przewóz towarów drogą morską. No ale niestety, jak robiliśmy sobie handel morski, czy braliśmy 3 statki, to najczęściej jeden mógł nie wracać. Znaczy średnio co trzeci statek po prostu nie wracał z tych wypraw morskich. Dlatego kupcy sobie postanowili, że będą się łączyć w spółki. Czyli na przykład już mamy 10 kupców, każdy daje tam powiedzmy 100 monet, czyli ile mamy monet? Oczywiście 1000. No i traci się jeden statek, no i normalnie byśmy powiedzmy, że by stracono 100 monet, tak? Załóżmy, że statek był tyle wart, wymyślamy. To w tym przypadku tamten kupiec, gdyby jeden inwestował, no to tam by był już zrujnowany. No a tutaj cała spółka traci na dochodach, no ale jednocześnie wszyscy jakby cierpią, ale tylko trochę, nie? Czyli idzie to na plus. Dlatego łączono się właśnie często w spółki. Oczywiście czasem ktoś mógł dołożyć więcej, ktoś mógł dołożyć więcej, ale to na zasadach ich umowy. Z czasem takie spółki zaczęły się przekształcać w całe kompanie. Może sobie to zapiszemy w sumie. Spółki. Spółki w co się przekształcają? Tak jak mówiliśmy sobie, w kompanie handlowe. Kompanie handlowe. No i te kompanie handlowe miały na celu monopolizację handlu z jakimiś dalekimi krajami. Dlatego powstały często takie już, no, w nazwie nawet sugerujące jakiś większy teren. Na przykład kompania lewantyńska powstała w 1518 roku. Ona zajmowała się handlem z Bliskim Wschodem, głównie w rejonie Morza Śródziemnego, czasem aż do Azji. No i oczywiście słynna kompania wschodnioindyjska Wielkiej Brytanii, założona w 1600 roku, która tutaj w zasadzie zniszczyła konkurencję, jeśli chodzi o handel w Indiach. Także wiele osób chciało wspomagać takie wyprawy, a niekoniecznie tam brać w nich czynny udział. No i wykupywało po prostu akcje, czyli udziały tych danych spółek czy kompanii. Znaczy, no, spółek. To jest to samo. I wtedy zaczęły oczywiście powstawać pierwsze giełdy. Pierwsze powstały w Antwerpii w 1531 roku, czy w Londynie. Tam była właśnie po prostu sprzedaż tych akcji. Tutaj warto sobie zaznaczyć, że te budynki stoją do dziś, nie? Na przykład ta w Londynie, znaczy ona co prawda później spłonęła w 1666, o ile mnie nie myli, był wielki pożar Londynu, no ale no, te inne pozostałe budynki, one działają cały czas. To jest bardzo stary kapitalizm, byśmy tak sobie powiedzieli. No oczywiście zwiększony obrót pieniędzmi, i wróćmy sobie do głównego toku myśli, zwiększony obrót pieniędzy doprowadził do tego, że rozwijały się w zasadzie domy takie kupiecko-bankierskie, czyli możemy sobie napisać większa kasa oznacza większą działalność finansową, a co za tym idzie, domy kupiecko-bankierskie. No i one zazwyczaj przechodziły z pokolenia na pokolenie, były to własności jednej rodziny. Tutaj szczególnie znana była dynastia kupców Fuggerów, możemy sobie napisać w nawiasie, Fuggerowie, oni byli z Augsburga. Okej. Okay. Oni tutaj na tyle byli potężną rodziną, że nawet pertraktowali sobie z Habsburgami. Niektórzy cesarze się od nich nawet uzależniali pieniężnie, znaczy uzależniali, w sensie brali pożyczki, później musieli oddawać. Oni oczywiście na tym nieźle, ale to naprawdę nieźle zarabiali. No ale coraz więcej pieniędzy, coraz większa wymiana handlowa powodowało tego, że już nie chciało się każdemu dźwigać wielkich skrzynek pełnych monet i tym podobnych rzeczy. Dlatego coraz często rozliczano się bezgotówkowo, na przykład przy pomocy weksli. To jest dość ważne. Z czasem oczywiście się pojawiły też banknoty.
żeby po prostu ułatwić tą wymianę pieniędzy na tych terenach. Tutaj warto wspomnieć, że jeszcze te rodziny handlowe, znaczy rodziny handlowe, rodziny takie właśnie kupiecko-bankierskie, często przejmowały później jakieś inne spółki, czy tam jakieś, nie powiemy może, firmy, ale no, na przykład inwestowali w przemysł tutaj, znaczy w górnictwo inwestowali, na przykład właśnie ci Fuggerowie wspomniani, przez to monopolizowali też często rynki, po prostu doprowadzali się do olbrzymich wpływów, w tym przypadku na kontynencie, no i co za tym idzie, olbrzymich bogactw. Jest dużo, nawet do teraz mamy sytuację, kiedy tutaj rodziny jakieś bankierskie kontrolują bardzo dużo przedsiębiorstw na całym świecie. No i myślę, że to tyle na dziś. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Zapraszam oczywiście na kolejne lekcje, do subskrypcji. Odwiedźcie też nasz profil na Facebooku, polećcie nas znajomym i do usłyszenia wkrótce.